Cześć baranki, witam Was w przysłoniach z kart Tarota na środę, 24 lipca. Jaka będzie energia dla Was? Zobaczmy. Piątka mieczy i karta pazika monet. Mam wrażenie, że w środę nie uda się Wam coś. Nie uda się jakiś nowy pomysł, albo jakiś pomysł nowy będzie. Zawiedziecie się nim po prostu. Nie będziecie zadowoleni z jakiejś oferty, propozycji. Może chodzić o jakąś zapłatę za jakiś projekt, która może się wydać na przykład za mała, albo może będzie problem z tym, żeby ktoś zapłacił za coś. Więc tutaj też no, jakieś rozgoryczenie pojawia się. Może oferta, z której chcielibyście skorzystać, a pojawi się w środę, no. To może być jakaś podstępna oferta, coś niekorzystnego. Ktoś może coś tu przygotować przeciwko Wam, więc no, należy uważać, powiedziałabym, na tą ofertę, propozycję. Albo tak jak mówię, no, zawiedziecie się na niej. Może być tak, że ktoś zastanawia się nad jakimiś działaniami, na przykład związanymi z jakimś wykonywaniem manualnym czegoś i tutaj nad pracą nad jakimś projektem. Ja bym powiedziała, że albo się to przełoży w czasie, albo się tutaj coś nie uda, coś nie wyjdzie. Ktoś może was przyblokować, gdzieś wasze jakieś pomysły, na przykład ktoś może no, was zniechęcić też do jakiegoś czynu, do jakiegoś projektu, do jakiegoś zaczęcia czegoś, więc gdzieś tutaj myślę, że to się troszeczkę przesunie w czasie, oddali, natomiast chyba, że zrezygnujecie całkiem też z tego, bo też tak może być. Może być tak, że ktoś będzie myślał o jakimś kierunku studiów i tutaj też jakieś niezadowolenie. Może nie ma miejsca na tym kierunku, którego wy byście poszukiwali, albo kierunek, w którym chcielibyście iść, uczyć się. No, może być na przykład, może nie znajdziecie odpowiedniego, na przykład jakiegoś kierunku właśnie w środę. Może być jakieś nieporozumienie z dziećmi też tego dnia. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na środę, 24 lipca. Zobaczmy, jaka energia się pojawia. Rycerz monet i król kielichów. No, powiedziałabym, że tu mogą być kwestie związane z pracą i dla niektórych byczków może być kwestia rozmowy z szefem na temat jakiejś podwyżki. Możecie z szefem również rozmawiać o jakichś projektach, przygotowywać się do jakiejś strategii, do jakiegoś projektu, jakiegoś przedsięwzięcia, więc coś tu może być omawiane. Możecie jakieś pozyskiwać wskazówki, rady od osoby, która wie więcej na ten temat, czy osoby, która ma jakieś stanowisko, bym powiedziała, i zna się na przykład na rzeczy, tak? Więc gdzieś, jeśli mówimy o pracy, ale nie każdy pracuje i może być też taka sytuacja, tu pokazana w środę u Was, że będziecie rozmawiać z partnerem na temat wydatków, na temat w ogóle finansowy może chodzić o to, by przyglądać się finansom, może chodzić o jakieś decyzje dotyczące właśnie wydatków, dotyczące może jakiegoś zakupu, może zastanawiacie się nad jakimś wyjazdem, nad kupnem czegoś, więc gdzieś tutaj jakieś takie kwestie, ja bym powiedziała, zorganizowania, czy też kwestie przemyślenia jakiegoś zakupu razem z partnerem. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Trójka monet i karta trójki kielichów. W środę niektórzy z Was mogą cieszyć się z jakiegoś przedsięwzięcia, z jakiejś współpracy. Być może podpiszecie jakąś umowę, może
Ogólnie będziecie rozmawiać o warunkach jakiejś współpracy, która będzie zadowalająca, satysfakcjonująca. To może być powód do radości, do cieszenia się z czegoś. Może dojdziecie do jakiegoś konsensusu, rozwiązania. Osiągniecie coś, czy dogadacie się z kimś, z jakimś partnerem, nawet biznesowym, a propos właśnie jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś projektu, więc tutaj pełna współpraca, powiedziałabym, i radość z tego powodu. Więc osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Obydwie karty są bardzo pozytywne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy finansowe, biznesowe, więc no tutaj fajnie się zapowiada ta kwestia. Może będziecie coś świętować w pracy, jakiś sukces, wspólny sukces na przykład, jeśli pracujecie nad jakimś projektem wspólnie, w większym gronie, więcej osób, no to jest się z czego cieszyć, tak jakby tu był sukces, tak jakby ktoś był z tego zadowolony, z tego projektu. Możecie się tutaj dogadywać na różne kwestie, jakieś spotkania mogą być towarzyskie również tego dnia, zaproszenia, omawianie jakiegoś spotkania, coś radosnego, pozytywnego, cieszycie się, jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Pozdrawiam, cześć. Witam Was, Raczki, w przesłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Raczki, co może się wydarzyć dla Was? Rycerz Buław oraz karta Siedmiu Mieczy. Powiedziałabym, że podróż, która może generować straty, na przykład jakiś wyjazd, który może się nie udać. Mogą tu być jakieś niedomówienia podczas tego wyjazdu, może finansowo się zawiedziecie, może umawialiście się na inną cenę, jeśli mówimy o jakiejś podróży. Może chodzić o to, że ktoś się umówi i ktoś nie przyjdzie na przykład na spotkanie, albo umawiacie się w jakimś celu na przykład biznesowym, omawiać jakiś projekt z kimś, na przykład z klientem, a on w ogóle o czymś innym mówi, albo chce was oszukać na finansowo, albo najlepiej jakbyście mu projekt za darmo zrobili. Więc gdzieś tutaj jakieś niezadowolenie się pokazuje, jakieś oszustwo. Ktoś może was no, wystawić do wiatru też, tu bym powiedziała, na zasadzie jakiejś randki spotkania, że z kimś się umawiacie, a ktoś nie przyjdzie w ogóle, nawet nie zadzwoni, nie odwoła spotkania, więc po prostu strata czasu. No, strata czasu tu jest pokazana. Strata być może no, pieniędzy, tak? W każdym bądź razie pokazuje się, że ktoś może się zdenerwować na przykład właśnie jakimiś działaniami podstępnymi albo jakimś takim, ja bym powiedziała, brakiem szczerości, tak? Więc jeżeli coś tutaj wyjdzie, okaże się, na przykład wyjdzie na jaw, no to może być to przykre, no i może spowodować też jakiś wybuch gwałtowności, na przykład też. Możecie mieć do czynienia z mężczyzną z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec, no i tutaj jakieś oszustwo z jego strony. Ktoś może chcieć was oszukać, na przykład na jakiś projekt, na jakieś pieniądze. Ktoś może chcieć was no, w coś wmanewrować, żeby tylko coś na tym pozyskać. No więc uważajcie tego dnia po prostu na sytuacje i na osoby, które gdzieś tam wokół was się kręcą, bo mogą nie być wam życzliwe. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Lwy, witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia. Szóstka kielichów oraz karta dziesiątki buław. Dla kogoś z Was jakaś relacja z przeszłości może być problematyczna. Możliwe, że ciąży Wam coś, to znaczy jakieś niewyjaśnione kwestie, może jakieś niedopowiedzenia, niedogadanie się w jakiejś sytuacji z kimś, może jakieś nieporozumienie, które miało miejsce w przeszłości i gdzieś tam no, nosicie dalej ten ciężar i gdzieś tam w środę sobie o tym przypominacie. Może ta osoba się odezwie. Więc tutaj też może to pójść w tym kierunku. Może być kwestia na przykład tego, że jesteście po jakimś remoncie i musicie, no, przygotowujecie się gruntownie do porządków, więc no, multum rzeczy na waszej głowie, więc to też może być jakieś obciążenie. Możliwe, że akurat w środę musicie się opiekować dziećmi, czy obiecaliście komuś pomóc, zobowiązaliście się do opieki nad dziećmi, czy pomocą w jakichś obowiązkach. One mogą być związane z dziećmi, ale mogą to być też takie obowiązki, które już od jakiegoś czasu obiecywaliście, a
no, że pomożecie w czymś, więc gdzieś to tutaj w środę może wrócić. No i jest to dla Was jakieś dodatkowe obciążenie, jest to jakiś dodatkowy obowiązek, no ale skoro się zobowiązaliście, no to będziecie chcieli z tego wyjść tak honorowo, więc no to może być środa, może być takim dniem właśnie pomagania innym, obciążenia Was, czyli siebie, tak, jakimiś obowiązkami dodatkowymi, jakimiś pracami, czy jakimiś jeszcze innymi zobowiązaniami. Możecie się do czegoś w ogóle zobowiązać tego dnia, mimo iż macie inne rzeczy na głowie, to jeszcze coś sobie dołożycie, o tak bym powiedziała. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Panny, dziesiątka buław oraz karta papieża. No, powiedziałabym, że możecie się zobowiązywać w środę, czy zobowiązaliście się już w środę, pomóc komuś w rodzinie. Pomóc w jakichś sprawach, może w jakichś przygotowaniach, zorganizowaniu czegoś, jakiegoś, na przykład jakichś imienin, urodzin, jakiegoś jubileuszu, na przykład rodzinnego, a może zobowiązaliście się na przykład pomóc przy jakimś weselu, przy jakichś zaręczynach, na przykład chrzcinach. No gdzieś tam jakieś obowiązki na siebie nałożyliście i one mogą mieć związek z rodziną, one mogą mieć związek z jakimś członkiem rodziny. W każdym bądź razie możecie po prostu zobowiązać się, że pomożecie, nie wiem, przy zwykłych zakupach komuś z rodziny. Tutaj również mogą być takie sytuacje, ale może być też tak, że ktoś z Was w środę będzie mocno obciążony na przykład może jakimiś egzaminami, może jeśli chodzi o jakiś wybór studiów, coś tutaj z tym jest związane. Może ktoś zdaje jakieś egzaminy, może ktoś ma jakąś obronę pracy na przykład magisterskiej, czy licencjackiej, czy jeszcze innej. W każdym bądź razie tu jakieś egzaminy mogą się pokazywać, stąd obciążenia nauką. Możliwe też, że zobowiązaliście się po prostu pójść tego dnia na przykład do, no na przykład do kościoła. I tutaj gdzieś z tą wiarą jest to dla Was jakby taki kolejny obowiązek. No ale skoro się zobowiązaliście, no to będziecie chcieli z tego wyjść całą, mimo iż macie multum rzeczy na głowie innych, no to tutaj może być tak, że jeszcze, no, że jeszcze coś tam sobie dołożyliście, więc jakieś tutaj mogą być kwestie właśnie związane z wiarą i to może być, no, kolejna taka cegiełka, kolejny obowiązek, który sobie gdzieś tam w środę nałożycie na siebie, czy będziecie chcieli wypełnić ten obowiązek, wyjść z tego honorowo. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Co dla Was, wagi? Zobaczmy. Pazik buław oraz karta dziewiątki monet. No, powiedziałabym, że jakieś informacje, wiadomości, które do Was przychodzą, będą satysfakcjonujące. Coś się uda sprzedać, kupić, może jakaś fajna, ciekawa oferta, nowa propozycja, która może być korzystna finansowo, z której się ucieszycie. Więc tutaj, no, bardzo korzystnie się to przedstawia. Jakaś informacja, może dotycząca jakiegoś kupna, sprzedaży, akcji na giełdzie, na przykład, zainwestowania. Więc tutaj, no, takie informacje. A może w ogóle dotyczyć to czegoś innego, może jakaś fajna propozycja pracy, może jakieś fajne zlecenie, jakiś projekt do wykonania, z którego się ucieszycie, no bo czy spełni się Wasza jakaś satysfakcja. W każdym bądź razie, no, przyniesie Wam to radość, czyli korzystna jakaś informacja, wiadomość. Ale może tu być też taka sytuacja, że możecie mieć do czynienia z jakąś osobą z żywiołu ognia, baran, lew lub strzelec. I tu może być poznanie tej osoby, może być komunikacja z tą osobą, jakaś rozmowa, ktoś może nawiązać dialog i tu jest jakieś satysfakcjonujące dla Was, cieszycie się z tego powodu, możecie poznać kogoś, możecie, może już znacie tą osobę, więc tutaj jakiś czas spędzony z tą osobą, może jakaś nowa oferta, nowa propozycja i też jest radość z tego powodu. Satysfakcja profity, więc jeżeli mówimy o jakichś biznesowych rzeczach, no to jakieś sukcesy finansowe, powiedziałabym, w środę. No a jeżeli mówimy o jakichś relacjach takich osobistych, poznania kogoś, to też powiedziałabym, że radość taka osobista właśnie z tego, co się dzieje. Dziewiątka monet to bardzo dobra karta, szczęśliwa. Pozdrawiam, cześć. Cześć, skorpiony, witam Was w przysłaniach z kart
Tarota na środę, 24 lipca. Zobaczmy, środa, jak się dla Was przedstawia. Trójka mieczy i czwórka buław. No więc niezadowolenie tu się pokazuje, jakieś rozczarowanie jakąś sytuacją, rozczarowanie jakimś spotkaniem, rozczarowanie jakąś osobą, rozczarowanie być może jakąś sytuacją rodzinną. Może w pracy jakaś sytuacja również się tu pojawia i jest jakieś rozczarowanie. Tutaj też może być rozstanie z kimś, może po prostu się z kimś pokłócicie. Czy w pracy z przyjacielem, przyjaciółką, czy w ogóle w życiu na przykład. Może być jakieś takie chwilowe nieporozumienie z partnerem na przykład, dotyczące mieszkania, dotyczące jakiejś przeprowadzki, dotyczące jakichś wspólnych interesów, może jakiejś nieruchomości. Może chodzić o jakąś uroczystość rodzinną, o której będziecie rozmawiać i też tu jest niezadowolenie, bo partner czy wy widzicie w innym świetle pewne rzeczy i gdzieś tutaj jakieś właśnie nieporozumienie, jakaś dyskusja, jakaś może rozmowa, która no, kończy się przykrymi słowami. Więc też tak może być. Może być jakieś rozczarowanie właśnie też jakąś inwestycją albo jakimś spotkaniem, no jakąś osobą, tak jak powiedziałam, jakaś sytuacja tu jest rozczarowująca. Niektórzy z Was no, mogą być rozgoryczeni jakąś sytuacją, nie tego się spodziewaliście. No więc no, takie niezbyt przyjemne w środę jakaś sytuacja może się wydarzyć. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 24 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć dla Was. Dziesiątka mieczy i koło fortuny. No, powiedziałabym, że może być tak, że jakaś sytuacja, jakieś takie nagłe wydarzenie pozwoli Wam coś zakończyć. Być może coś, z czym męczyliście się od jakiegoś czasu, może myśleliście o tym, żeby coś zakończyć, jakąś sytuację, jakieś nieporozumienie na przykład, albo jakąś znajomość, a jakoś nie było, nie wiem, może odwagi, może nie było okazji. I tutaj w środę tak jakby ta okazja się trafia. I tak jakby los Wam sprzyjał do tego, żeby móc właśnie coś zakończyć, jakby Was pchało coś do tego, żeby właśnie zakończyć coś przez co cierpicie, coś, co jest dla Was niekorzystne, coś, co no, przynosi Wam jakieś rozgoryczenie, powiedziałabym tak. Więc to jest zakończenie jakiejś trudnej, przykrej sytuacji, no i potem jak gdyby rozpoczęcie czegoś nowego. Może mieć to związek z pieniędzmi, więc może być tak, że zakończa się jakaś trudna sytuacja finansowa, może dostajecie jakąś ofertę pracy. Też tak może być, nie spodziewaliście się na przykład, bo to jest taka niespodzianka od losu, koło fortuny. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, ale to jest takie niespodziewane, to jest takie wow, zwłaszcza jeśli jest pozytywne. A tutaj przy tej dziesiątce mieczy, gdzie gorzej nie może być, no to mam wrażenie, że to będzie coś pozytywnego, jakaś informacja, jakaś sytuacja, która pomoże Wam wyrwać się właśnie z jakiegoś takiego, ja bym powiedziała, błędnego koła, z jakiejś takiej sytuacji właśnie dosyć negatywnej dla Was, żebyście mogli odżyć, żebyście mogli na przykład, nie wiem, spróbować na nowo czegoś albo wejść w coś nowego, coś niespodziewanego. Także myślę, że mimo wszystko będzie tutaj jakaś pozytywność. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 24 lipca. Co może się wydarzyć? Sprawdźmy. As kielichów oraz cesarzowa. No pięknie. Nowe uczucie, zakochanie, zauroczenie, spotkanie. Dla panów spotkanie jakiejś pięknej kobiety. Kobiety, która was pociąga fizycznie i nie tylko fizycznie, bym powiedziała. Jest przepiękna, jest dla was ideałem. Więc tutaj jakaś właśnie nowa relacja, nowa znajomość, no, która może się w coś przerodzić. Ciekawego. Oczywiście wszystko od Was zależy, w jaką stronę to pójdzie, jak sobie to rozegracie, tak bym powiedziała. Natomiast dla Pań tu może być jakiś też początek czegoś nowego, może jakiegoś zainteresowania czymś, czyli początek jakiejś pasji, nowego hobby. Ale nie tylko, tutaj może być kwestia tego, że chcecie pięknie wyglądać tego dnia i na przykład gdzieś pójdziecie, żeby na przykład sobie coś kupić fajnego. Albo może być tak, że pójdziecie do fryzjera tego dnia. Gdzieś ta cesarzowa, no to jest taka
kobieta pewna siebie, zadbana. Tym bardziej, jeśli jakieś spotkanie tu się Wam planuje, na przykład po południu, wieczór, więc będziecie chcieli tego dnia w ogóle pięknie wyglądać. Pokazują się jakieś nowe oferty, propozycje, szansa na pogodzenie się, być może z szefową, pogodzenie się z matką, siostrą, przyjaciółką, więc tutaj też takie kwestie się pojawiają. Mogą być jakieś tutaj kwestie też omawiania spraw biznesowych. Pozytywne, bardzo pozytywne. Obydwie karty mówią o pozytywności. Karta cesarzowej mówi o dobrobycie, więc myślę, że coś z tego dobrego może wyniknąć. Więc jeśli patrzymy czy biznesowo, czy sercowo, czyli jeśli mówimy o sprawach osobistych, to myślę, że i w jednym, i w drugim kierunku pójdzie to bardzo, bardzo pozytywnie. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Co może się wydarzyć dla Was? Zobaczmy. Wodniki, mag. Mag i diabeł. No, to powiedziałabym, że coś tu może być kuszącego. Jakaś propozycja, jakaś oferta. No, może będziecie myśleli o własnej działalności. No, ale przy diable uważałabym, bo może Was kusić właśnie własna działalność, a możecie nie być do tego przygotowani, albo możecie nie mieć jakiejś wiedzy jeszcze. Może Was ktoś kusić do tego, na przykład, żebyście zainwestowali, żebyście weszli na przykład we franczyzę z kimś też, tak może być. I tutaj chodzi komuś tylko o to, żeby kasę od Was pozyskać, czyli pieniądze. Więc gdzieś tutaj przy tym diable uważajcie na jakieś pomysły, na to, co ktoś Wam poddaje, bo to nie do końca mogą być szczere intencje tej osoby. Więc tutaj uważajcie. W ogóle może być tak, że w magu to jest taki ogromny potencjał, tu się bardzo mocno chce, więc możecie myśleć o takich kwestiach troszeczkę może nie do końca legalnych, nie do końca prawnych, gdzieś o jakimś pójściu na skróty, żeby szybciej, żeby lepiej na tej zasadzie. Więc też możecie mieć takie pomysły, które, no ja bym powiedziała, że mogą być no, z pogranicza. Jakiś pokus może Was kusić, coś też, tak? No właśnie, żeby coś tam osiągać, jakieś swoje marzenia, ale za wszelką cenę bym powiedziała, no przy diable to nie patrzę na konsekwencje tego, tak? Więc to później możecie tego żałować, więc gdzieś tutaj te decyzje, nad którymi będziecie się zastanawiać w środę, no to przy diable bym uważała. Natomiast może być też taka sytuacja, że chodzi o komunikację, bo mag to również komunikacja, rozmowy i to taka, no powiedziałabym, bardzo fajna, bo tutaj możecie dużo osiągnąć, ale przy diable, no niestety, ale ta komunikacja może być taka, że będziecie jej żałowali później, więc no też uważajcie, co mówicie, do kogo mówicie, jak mówicie, bo możecie mieć z różnymi osobami do czynienia tego dnia, no i te osoby będą chciały później, na przykład, nie wiem, możecie coś obiecać, powiedzieć coś za dużo i później ta osoba będzie, no, chciała na was to wymusić, tak, to co obiecaliście, więc gdzieś tu możecie się sami wpakować w jakieś kłopoty, więc uważajcie na swój język, tak, na to, co mówicie, do kogo, jak mówicie, co obiecujecie. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 24 lipca. Rybki, co może się wydarzyć? Dwójeczka monet oraz as kielichów. No, powiedziałabym nowa propozycja, czyli tutaj jakieś mogą być kwestie spotkania z kimś. Może być tak, że jesteście w jakiejś relacji, no i no właśnie, pojawia się w środę ktoś, z kim ktoś, z kim chcielibyście się spotkać, albo ktoś, kto coś proponuje, bo tu jest jakaś oferta nowa, tak? Propozycja. No, niby Was to cieszy, fajnie, super, ale będziecie musieli tak to rozegrać, żeby no, wyszło i jedno, i drugie, tak? Więc gdzieś tam taka elastyczność tego dnia może być potrzebna. Może chodzić o jakieś kwestie właśnie dogadania się, może chodzić o kwestie, jakaś oferta, propozycja, może chodzić o po prostu finansowe kwestie. Pojawia się jakaś nowa propozycja pracy, no i będziecie chcieli też tutaj, no za wszelką cenę powiedziałabym, utrzymać jedną i drugą propozycję. Nie będziecie chcieli z czegoś rezygnować, więc no będziecie musieli tutaj no mocno się postarać. To może być taki pracowity trochę dzień. Postarać
w tym, żeby to utrzymać, żeby się udało, żeby wyszło i jedno i drugie, żeby mieć finanse na przykład i z jednej oferty i z drugiej, czyli z jednej pracy, z drugiej pracy na przykład, albo spotkania, jeśli dwa, no to też jakieś spotkanie i z jedną i z drugą osobą, więc trzeba będzie tutaj tak, no troszeczkę popracować nad tym, żeby tak przeorganizować sobie czas, by jedna i druga, i z jednej i z drugiej oferty skorzystać. Więc tutaj mogą się pojawiać ta, no, kreatywność, tak? Więc tego będziecie potrzebować w środę. No, może chodzić też o jakieś pasje, hobby. Możecie nie rezygnować z czegoś, a coś nowego może się pojawić na horyzoncie. Coś, co Was zainteresuje. No i też nie będziecie chcieli z tego zrezygnować. Będziecie chcieli po prostu spróbować. Więc też będziecie musieli znaleźć na to czas. Pozdrawiam, cześć.